Cześć, witaj w kolejnym nagraniu kursu HTML i CSS-a. W poprzednim nagraniu zobaczyłeś, jak tworzyć aktywną zakładkę w swoim szablonie HTML-a. Możesz stylować ją w dowolny sposób, a dzisiaj, tak jak obiecałem, przejdźmy do mojego szablonu graficznego. Zrobimy sobie wstępny zarys naszego prawego boksu w naszej stronie internetowej, a więc zauważ, że ten cały prawy boks składa się z kilku artykułów, można tak powiedzieć. Zauważ, mamy tutaj tekst o mnie, mamy tutaj księgarnię, mamy tutaj tekst z kontaktem i musisz wiedzieć, że do grupowania pewnych elementów w HTML-u możemy użyć znacznika section. Section w HTML-u 5 jest to fragment tekstu grupujący treść w szablonie w sposób tematyczny. I zauważ, tutaj mamy trzy zakładki. Zakładkę o mnie, księgarnia i kontakt. I możemy je oczywiście wrzucić do znacznika section. Tylko zauważ, że my w tym momencie zrobiliśmy nasz panel boczny, nasz pasek boczny, czyli aside. A teraz chcemy zrobić osobną sekcję dla moich artykułów, czyli artykuł o mnie, artykuł księgarnia i artykuł kontakt. Więc żeby zrobić osobną sekcję, muszę przejść do mojego oczywiście pliku index.html i zauważ, aside jest tutaj, czyli to jest ten mój pasek boczny, widzisz? A my chcemy zrobić sobie osobną sekcję dla moich artykułów. Czyli o tutaj będą moje wszystkie inne artykuły, dlatego na pewno tą sekcję muszę zrobić poza domykającym znacznikiem aside, nie wewnątrz. Bo wtedy, jeżeli zrobię tutaj wewnątrz znacznik section, wówczas dodawana treść będzie pojawiała mi się nadal w pasku bocznym, ponieważ aside jest paskiem bocznym. Wydaje mi się, że jest to dla siebie zrozumiałe, dlatego przejdźmy dalej. Dlatego skoro aside mamy już załatwiony, wówczas możemy go sobie zwinąć w naszej Aptanie Studio. Mamy jeszcze oplatającego diva webpage, o którym mówiłem Ci we wcześniejszych nagraniach. I ten div webpage trzyma szerokość naszej strony na 960 pikseli szerokości. Widzisz ten niebieski prostokącik? I mamy diva aside, który ma 220 pikseli szerokości. I teraz chcemy dodać sobie w naszym kontenerze webpage znacznik section, czyli znacznik, który będzie przechowywał moje wszystkie zakładki. Dajmy mu identyfikator. Pamiętaj, że identyfikator jest jeden. Dajmy mu identyfikator bookmarks. Czyli zakładki. Zakładki o mnie, zakładka księgarnia i zakładki kontakt. I ten znacznik section będzie przechowywał mi właśnie moje zakładki. I zauważ, co się stanie teraz, jeżeli wpiszę Ala ma kota. I zapiszę moje wszystkie zmiany, odświeżę mój szablon HTML-a. Zauważ, że Ala ma kota jest nadal bezpośrednio pod znacznikiem aside. Czyli wydaje się, że coś jest nie tak. No pewnie, że coś jest nie tak. Zauważ, że w tym momencie badam znacznik aside, ale aside mam już załatwiony. Teraz zobacz, badam znacznik section. Widzisz? Znacznik section wykorzystuje całą dostępną szerokość, a więc szerokość 960 pikseli. Dlatego teraz musimy go zwęzić. Znacznie zwęzić. I teraz przyda nam się oczywiście kalkulator. I zauważ, cała szerokość naszej strony ma 960 pikseli szerokości. Czyli możemy sobie tutaj już wpisać 960 pikseli szerokości, całej szerokości naszej strony. I teraz musimy odjąć nasz aside, czyli 220 pikseli. Widzisz? Odejmijmy sobie 220 pikseli szerokości. To się równa 740 pikseli. Jeżeli damy naszemu znacznikowi section 740 pikseli szerokości, wówczas mamy pewność, że nasza strona już będzie mogła się pomieścić. Ok, dlatego nadajemy sobie dla naszego znacznika section szerokość 740 pikseli. Przechodzimy do naszego pliku index.css. No i oczywiście musimy nadać regułę CSS-a dla naszego znacznika section. A więc wpisujemy tutaj ścieżkę do naszego znacznika section. A więc nasz znacznik section znajduje się w divie webpage, czyli kopiujemy sobie klasę webpage spacja, przechodzimy do pliku index.css i zauważ, że przechodzimy do gałęzi section, czyli section, i nasz znacznik section ma identyfikator bookmarks, a więc bezpośrednio bez spacji dajemy symbol hasha, który oznacza identyfikator w HTML-u, i wklejamy
nazwę naszego identyfikatora. I w tym momencie możemy już sobie wpisać, że chcemy, aby szerokość mojego znacznika section miała 740 pikseli, czyli width 740 pikseli szerokości. Zapiszemy sobie teraz zmiany, odświeżymy sobie mój szablon. Zauważ, że nic się nie dzieje, ale tylko z pozorów nic się nie dzieje. Zauważ, że teraz po najechaniu na znacznik section mam już niebieski prostokącik, ale znacznie jest skrócony. Zauważ, że tutaj po prawej stronie masz jeszcze pomarańczowy prostokącik, który jest tą właśnie różnicą 220 pikseli. Ok, no ale teraz musisz jeszcze sprawić, by ten tekst znajdował się bezpośrednio tutaj. No i oczywiście musimy wykorzystać tutaj zjawisko floatowania, czyli opływania. I zauważ, że teraz mamy nadać właściwość float dla naszego znacznika aside i dla naszego znacznika section, który będzie zawierał wszystkie nasze zakładki. Dlatego to jest aside i musimy naszemu aside'owi nadać właściwość float left, czyli musimy znaleźć ścieżkę do naszego znacznika aside i dopisać mu float left. Zapiszemy sobie zmianę, odświeżymy naszą przeglądarkę. No dobra, zbadajmy sobie teraz element, nasz znacznik section. Widzisz, ten niebieski prostokącik nachodzi nam na nasz znacznik aside, a więc niedobrze. Chcemy, aby nasz znacznik section przechowujący zakładki był przyciągany do prawej strony, a więc dla naszego znacznika section, czyli ścieżki, którą przed chwilą stworzyliśmy, musimy dać właściwość float, musimy nadać opływanie do prawej strony, czyli float right. Zapiszemy sobie wszystkie zmiany i odświeżymy naszego bloga. Jak widzisz, nic się nie zmieniło nadal. Zbadajmy sobie element i widzisz, że teraz ten niebieski prostokącik już jest przyciągany do prawej strony. Widzisz? I o to chodzi. Pamiętaj, że opływanie zakończamy divem clearfix, który zawiera klasę clearBoth, czyli od razu przechodzimy do naszego pliku index.html i tutaj bezpośrednio po znaczniku section kasujemy opływanie dla kolejnych elementów HTML-a, czyli div class clearfix. Tak się nazywała ta klasa. Odświeżymy sobie wszystkie zmiany. Odświeżymy bloga. Teoretycznie nic się nie zmieniło, ale praktycznie widzisz, clearfix ma klasę clearBoth i oznacza, że kolejne elementy HTML-u, które będą znajdowały się pod znacznikiem section, nie będą opływane. A więc można powiedzieć, że już mamy załatwioną sprawę. Mamy już section, który będzie potrafił już nam przechować nasze zakładki po prawej stronie. W tym momencie mamy już alamakota po prawej stronie. Ok, ale zauważ, co jeszcze możemy zrobić. Przejdźmy do naszego bloga matematycznego i zauważ, że tutaj mamy przerwę 20-pikselową pomiędzy naszym znacznikiem aside i pomiędzy naszym znacznikiem section, czyli naszym głównym pudełkiem, które będzie przechowywało nam zakładki o mnie, księgarnia i kontakt. Zobacz, co teraz mogę zrobić. Przechodzę do mojego pliku index.css i mogę szerokość mojego znacznika section zmniejszyć o 20 pikseli. I zobacz, co się teraz stanie. Odświeżę sobie mojego bloga i zauważ, że mój znacznik section już jest fajnie odsunięty o 20 pikseli. A więc wszystko, co będzie się znajdowało w znaczniku section, będzie automatycznie przyciągane do prawej strony. No i zauważ, że mamy tu jeszcze margines z góry, więc możemy go od razu sobie dodać. Zobaczymy, ile daliśmy marginesu z góry dla naszego znacznika aside. Dla naszego znacznika aside daliśmy margines z góry 10 pikseli. Dlatego również dla naszego znacznika section również musimy dać margin top 10 pikseli wysokości, czyli odstępu od naszego headera. I teraz zapiszemy sobie nasze wszystkie zmiany, odświeżymy okno naszej przeglądarki i zauważ, że mamy już załatwiony znacznik section. Teraz możemy do naszego pudełka section wrzucać wszystkie artykuły, wszystkie zakładki. Będą one zajmowały całą dostępną szerokość, widzisz ten niebieski prostokącik, czyli będą zajmowały one 720 pikseli szerokości. Czyli wstępny zarys już mamy. Jesteśmy w tym punkcie, można powiedzieć w punkcie wyjścia. W kolejnym nagraniu pokażę Ci, jak zrobić zarys artykułu